To tak w dużym skrócie kierowcy trwają żniwa. Jadąc siódemką może nawet nie zdążymy dostrzec co na polach się dzieje, a teraz dzieje się dużo. Bezpieczeństwo podczas prac polowych to podstawa. Koszenie zboża, zbieranie słomy oraz siana to nieodłączny sierpniowy obrazek. Jest to także czas wzmożonego ruchu maszyn rolniczych na drogach w pobliżu mniejszych miejscowości. Policjanci apelują o rozwagę naszą i rolników, oczy dookoła głowy. Na drogach pojawiły się kombajny, ciągniki przewożące słomę i inne maszyny rolnicze. Obecnie bezpieczeństwie należy pamiętać jednak nie tylko na drogach. Do wypadków w okresie żniw dochodzi najczęściej na polach. Niedopuszczalne jest przewożenie osób na wysokich ładunkach. Niejednokrotnie rolnicy podczas zjazdu z pola stoją na zaczepie przyczepy. To nie są dobre pomysły. Osobami szczególnie narażonymi na niebezpieczeństwo są dzieci. Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika powinno być poprzedzone sygnałem dźwiękowym. Należy upewnić się, czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci. To wszystko może jest oczywiste, ale właśnie w taki sposób najczęściej dochodzi do groźnych, a nawet śmiertelnych wypadków. Pilnujmy się wszyscy i zakończmy sezon szczęśliwie.